Sesja będzie o nowościach w 2016 z perspektywy administratora baz danych. Na początku kilka słów o mnie. Przyjechałem wraz z Tomkiem z Krakowa, gdzie też jestem liderem grupy krakowskiej PelSUG. Technologiami Microsoftowymi zajmuję się już od pewnego czasu. Od 2005 roku posiadam certyfikat MCP, zdałem też kilka innych egzaminów. Moimi głównymi zainteresowaniami to jest disaster recovery, połączone także z wysoką dostępnością, a także strojenie wydajnościowe, tylko strojenie wydajnościowe nie z perspektywy optymalizowania samych zapytań, tylko optymalizowania infrastruktury w taki sposób, aby ona działała jak najbardziej wydajnie. Jest to spowodowane tym, że z aplikacjami, którymi głównie współpracuję, są to aplikacje firm trzecich i przez to zwykle nie mam możliwości ingerencji w kod wewnątrz aplikacji. Jestem administratorem aplikacji dla całej grupy, jednej z krytycznych aplikacji dla grupy ABB, opartej o Microsoft Windows Server oraz SQL Server 2005 i wyżej. Kilka słów o ABB IT. Jest to Centrum Systemów Informatycznych, w którym pracujemy nad ponad 70 aplikacjami i zatrudniamy ponad 400 osób, bardzo szerokie kompetencje. I więcej informacji na stronie abb.pl przez IS Delivery Center. Przejdźmy do agendy. Dzisiaj w planie jest omówienie kilka bardzo interesujących funkcjonalności. Pierwszą z tych funkcjonalności jest Query Store. Następnie Live Query Statistics. Nowości, które się pojawiły w instalatorze, które były, Microsoft był proszony od dłuższego czasu, aby czy to udokumentować, czy wskazać, jak należy dobrze instalować SQL Server, bo zainstalować SQL Server potrafi każdy, tylko niestety nie jest on zainstalowany w najbardziej optymalny sposób. Wspomnę też o Always On, kompresji i kopii bezpieczeństwa przez pryzmat funkcjonalności Transparent Data Encryption, a także będzie demo. I oczywiście na końcu podsumowanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy aplikację opartą o SQL Server 2000, 2005 bądź wyżej i chcemy przeprowadzić upgrade do wyższej wersji. Załóżmy wersji 2016. Jak podchodzimy do takiego zagadnienia? No, zwykle mamy jakieś środowisko testowe, na którym testujemy całą tą migrację. Zwykle ta migracja jest przeprowadzona pomyślnie. Użytkownicy otrzymują dostęp do tej aplikacji, testują ją, wygląda, że wszystko jest w porządku, więc identyfikujemy wolno działające zapytania, które na tej nowej wersji się pojawiły, po to, aby przy okazji upgrade'u też troszeczkę naprawić naszą aplikację. Te wszystkie wolno, załóżmy top 10, top 50, w zależności od tego, jakie mamy wymagania biznesowe, te zapytania zostają poprawione i one są nawet szybsze niż w poprzedniej wersji, bo jak już ktoś spędził kilka minut, czasem kilka godzin nad danym zapytaniem, to już je zoptymalizował w taki sposób, że ono jest bardzo wydajne. Mamy dzień go live, czyli dzień, w którym przepinamy się ze starego systemu na system nowy. Wszystko wcześniej jesteśmy, mamy wszystkie skrypty przygotowane. Oprócz zmiany samego silnika zmieniamy także naszą aplikację, aby wszystko dobrze działało. Wiemy, że z protokołów testowych, z testowej migracji wszystko przebiegało pomyślnie, więc robimy migrację głównego systemu produkcyjnego. Jednak okazuje się, że zapytania, które były kiedyś szybkie, nagle stają się wolne. I teraz pytanie, co z tym można zrobić? Oczywiście zaczynamy od zadania najprostszego pytania, co się zmieniło? Czy ta migracja, która była testowa, czymś się różni od tej migracji prawdziwej? Okazuje się, że wszystko jest tak samo, ale jednak nie jest tak samo, bo aplikacja działa wolno. Zwykle najszybszym sposobem rozwiązywania problemów jest po prostu porównanie, czyli jeżeli dane zapytanie jest wolne, porównajmy, jaki jest plan zapytania tego zapytania, aby zobaczyć, czy może brakuje indeksu, czy indeks nie został użyty.
Zwykle serwer, na którym te wszystkie dane są przechowywane, może być już na przykład albo wyłączony, albo zrestartowany. Mówię tu o nie samych zapytaniach, które w momencie migracji testujemy aplikację, bo to oczywiście musimy mieć, ale często zdarza się także, że mamy pewne cykle biznesowe. Dla niektórych cyklem biznesowym jest godzina, dla kogoś innego jest dzień, a dla na przykład instytucji finansowych jest miesiąc, czyli na koniec miesiąca, zwykle w pierwszym dniu następnego miesiąca, poprzedni miesiąc musi być zamknięty. I jeżeli ten cykl biznesowy jest jeszcze bardziej rozszerzony, może się okazać, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio przetestować wszystkich możliwych kombinacji na nowym systemie. Mamy oczywiście oprogramowanie monitorujące, tylko czasem się może okazać, że to oprogramowanie nie jest skonfigurowane w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo nawet jeżeli jest dobrze skonfigurowane, to ono nam wyszukuje top 10 najbardziej top 10 zapytań, które wykonują się wolno, ale nie monitorujemy tych zapytań, które się wykonują poprawnie na poprzednim systemie, więc nie mamy informacji, aby porównać te dwa zapytania. Inne problemy z wydajnością. Upgrade'y zwykle są przeprowadzone bezproblemowo, no chyba że mamy problem na przykład z Cardinality Estimatorem, który został wprowadzony w wersji SQL 2014. Też czasami się zdarzają takie sytuacje, w których dobrze działająca aplikacja nagle zwalnia z niewiadomego powodu i prawdę mówiąc nie mamy zbytnio narzędzia, żeby zobaczyć, co się mogło, dlaczego się tak mogło stać. Także jeżeli mamy tabele, dosyć duże tabele, po przekroczeniu pewnego progu dodawania nowych danych może się okazać, że plan zapytania, który był wcześniej wygenerowany, już nie jest tak optymalny i to zapytanie na małej, testowej ilości danych działa super, jednak ono się w ogóle nie skaluje dla większej ilości danych. Podobnie po przebudowie indeksów bądź statystyk. W jaki sposób poszukujemy rozwiązania tego problemu? Zwykle poszukujemy problematycznego zapytania. Chcemy wiedzieć, co nie działa. Następnie znajdujemy przyczynę spadku wydajności, czyli czy to jest zmiana planu, czy jakaś współbieżność, czy jeszcze może coś innego. Dobrze jest też mieć poprzedni plan wykonania do porównania, jednak jak wcześniej wspomniałem, często jest to niemożliwe. A także nawet jeśli wiemy, gdzie jest problem, wiemy jak go rozwiązać, to często się może okazać, że nie możemy tego zrobić, bo aplikacja jest aplikacją firmy trzeciej. I też wszyscy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że taki proces poszukiwania rozwiązania to nie jest kwestia minut, to nie jest kwestia czasem nawet godzin. Do tego trzeba kilka osób, dosyć dużo zasobów, aby coś takiego rozwiązać. Rozwiązaniem tych problemów jest Query Store, nowa funkcjonalność wprowadzona w 2016. Zbiera ona co kilka minut ważne plany zapytań oraz statystyki związane z tymi zapytaniami i one są zapisywane na dysku. Kiedy zapytania są wolniej wykonywane, można sobie porównać plany zapytań z poprzednio zapisanymi na dysku. Te dane, tak jak wspomniałem, są zapisywane na dysku w bazie danych użytkownika. Czy to, że są zapisywane w bazie danych użytkownika jest jakąś korzyścią? Czy ktoś z Państwa dostrzega korzyść z tego? Pierwsza rzecz dokładnie, zgadza się. Tak. To jest właśnie bardzo piękna sprawa, bo w momencie, kiedy mamy dwa systemy, zwykle mamy system produkcyjny, jakiś system, czy to testowy, czy QA, czy User Acceptance Test, możemy wziąć bazę produkcyjną z planami zapytań produkcyjnymi, przerzucić ją na ten drugi system i tam symulować to samo obciążenie. Tak samo mamy z raportowaniem. Jeżeli mamy raportowanie, może się okazać, że na systemie produkcyjnym działa to troszeczkę inaczej niż na systemie do raportowania, mimo że dane, że sama baza danych jest odtworzona i powinno być to tak samo. Jednak dzięki temu, że mamy Query Store, możemy dokładnie wymusić, aby SQL Server korzystał dokładnie z tych samych planów zapytań.
Minusem tego rozwiązania jest to, że jednak to są jakieś dane, które są przechowywane w bazie danych, czyli one zajmują dodatkowe miejsce. Super sprawa działa z poprzednimi trybami zgodności. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że upgrade'ujemy do SQL-a 2016, zmieniamy tryb zgodności na taki, jaką ma nasza aplikacja w tym momencie, włączamy funkcjonalność Query Store, pozwalamy, aby aplikacja działała przez dzień, tydzień, miesiąc, w zależności od tego, jak długi jest nasz cykl biznesowy, i wtedy możemy zobaczyć z danych zebranych w Query Store, jak możemy bardziej zoptymalizować nasze zapytania, aby ta wydajność była zawsze taka sama. To nie oznacza, że wydajność będzie zawsze najlepsza, ale że wydajność danych zapytań będzie zawsze powtarzalna. Coś, co jest dla biznesu zwykle bardzo istotne, to nie jest to, że dane zapytanie się wykonuje pół sekundy szybciej, tylko to, że dane zapytanie wykonane dzisiaj, za miesiąc, za pół roku będzie wykonywało się dokładnie w takim samym czasie, czyli dane raporty na przykład w przerwie serwisowej w nocy będą generowały się zawsze w takim samym czasie. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że działa to za pomocą kilku kliknięć. Czyli jako prawdziwy administrator baz danych klikamy w kilku miejscach, problem rozwiązany, możemy iść na kawę. Jak wygląda Query Store od wewnątrz? W momencie, kiedy jest kompilowany plan zapytania, jest wysłana wiadomość do Query Store'a o tym, jaki jest plan wykonany, a także są wysyłane statystyki odnośnie wykonania. W jakim czasie, jaki był czas potrzebny na czas CPU, jaki był cały czas trwania danego zapytania, ile było logicznych odczytów, ile było fizycznych odczytów i tym podobne informacje. I wszystkie te informacje są przesyłane asynchronicznie. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego to jest asynchronicznie, a nie synchronicznie? Dokładnie tak, zgadza się. Jest to zrobione asynchronicznie po to, aby SQL Server mógł wykonać to zapytanie. Jak wykona to zapytanie, to później w jakimś wolnym kwancie czasu on sobie prześle te informacje dalej. Przez to mamy najlepsze z dwóch światów. Jedno to, że mamy te wszystkie informacje, a z drugiej strony nie obciąża nam to serwera pod względem wydajnościowym. Kolejną rzeczą, która jest wprowadzona w 2016 i z punktu widzenia administratora jest bardzo przydatna, to jest to, że w samym instalatorze jest opcja włączenia dodatkowych uprawnień. Są to uprawnienia Perform Volume Maintenance Task, widoczna tutaj. Uprawnienie to pozwala, znaczy nadaje SQL serwerowi uprawnienia do tego, że w momencie, kiedy jest stworzony plik danych, ten plik danych nie jest zerowany. Ma to duży wpływ na wydajność, bo zwykle, kiedy system jest mocno obciążony i na przykład plik danych musi przyrosnąć, w tym momencie SQL Server musi się zatrzymać, musi poprosić system operacyjny o to, żeby mu zaalokował kolejną część danych. System operacyjny to robi, czyli alokuje te dane, plus jeszcze zeruje te dane. I ten czas zwykle jest bardzo krytyczny. W momencie, kiedy nadamy te uprawnienia, wtedy SQL Server szybciej działa. Oczywiście to nie oznacza, że jak tworzymy bazę danych, to baza danych może mieć 8 MB i niech sobie przyrasta. Musimy to mieć jakoś wyskalowane tak, aby przewidywać wzrost naszych danych. Jednak jest to pewne udogodnienie. Kolejną nowością w instalatorze są ustawienia TempDB, czyli bazy tymczasowej. W zależności od tego, ile mamy procesorów, czy ile mamy widocznych wątków na maszynie, na której będzie zainstalowany SQL Server. Tutaj widzimy, że maszyna składa się z dwóch wątków. Także widzimy, jaki będzie podstawowy rozmiar pliku, a także jaki będzie autogrow. Mam takie pytanie do Państwa, bo tutaj mówimy o plikach danych, czyli tutaj mamy dwa pliki danych, a co z plikiem loga? Czy warto mieć więcej niż jeden plik loga transakcyjnego? Zapasowy. Odpowiedź jest, że jeden. W bardzo wyjątkowych sytuacjach warto mieć drugi. W momencie, kiedy nam się skończy miejsce na
na dysku i musimy jakoś udrożnić SQL-a, żeby mógł dalej pracować. Ale tak, jeden plik to jest prawidłowa konfiguracja. Kolejną funkcjonalnością, która już została wprowadzona w samym Management Studio, jest Live Query Statistics. Jest to opcja, która jest dostępna tuż obok pokazywania planu zapytania i ona pokazuje w czasie rzeczywistym, które elementy z naszego zapytania blokują to zapytanie. Wygląda to w następujący sposób. Widzimy tutaj, że skan indeksu przebiegł w czasie troszkę ponad sekundę, a skan drugiego indeksu nieklastrowanego trwa 5 sekund i to jest dopiero 19%, więc w tym momencie widzimy na pierwszy rzut oka, co może być problematyczne. Kolejną rzeczą wprowadzoną w 2016 są zmiany w Always On, czyli w tej części, która dla mnie jest bardzo interesująca. Jest to wprowadzenie braku wymaganej domeny, aby zrobić Always On. Czyli żeby zrobić klaster pomiędzy dwoma Windows Server 2016, nie musimy mieć domeny. Uwierzytelniamy się na podstawie użytkowników. Później tworzymy certyfikaty i robimy tak, jak było z mirroringiem, uwierzytelnienie na podstawie certyfikatów. I w tym momencie w wersji CTP3 Windows Server 2016 GUI jeszcze tego nie obsługuje, ale wszystko oczywiście można zrobić z PowerShella. I dla mnie jest to super rozwiązanie. A kolejną rzeczą, która idzie w parze, jest to, że jest stworzone coś takiego, co się nazywa podstawowa grupa dostępności. Jak Państwo wiecie, w chyba wersji już 2012 zostało ogłoszone, że mirroring jest funkcją przestarzałą. Jeżeli jest tworzone jakieś nowe oprogramowanie, nie należy korzystać z wersji, z funkcjonalności zwanej mirroringiem. Mirroring był dostępny w wersjach, to może pytanie do Państwa, czy mirroring jest dostępny tylko w wersji Enterprise? A w wersji Standard jaki tryb mirroringu? Dokładnie, zgadza się. W Always On, który został wprowadzony, nie było możliwości, nie była to funkcja dostępna w wersji standard. I w momencie, kiedy jest wprowadzone coś takiego jak podstawowa grupa dostępności, wygląda na to, bo jeszcze nie ma oficjalnych informacji na ten temat, że to będzie ta część, która będzie dostępna właśnie w wersji standard. Dzięki temu połączenie tych dwóch funkcji sprawia, że aby mieć Always Ona, nie musimy mieć dwóch maszyn, na których jest zainstalowany SQL Server wersji Enterprise. I także nie potrzebujemy mieć domeny, bo dobrą praktyką jest to, aby nie instalować SQL Server na kontrolerze domeny. Czyli łącząc te dwie rzeczy, może się okazać, że w niektórych rozwiązaniach nie musimy tak dużo płacić za licencję SQL-ową, aby posiadać Always On. Kolejną rzeczą, która jest interesująca dla administratorów baz danych, szczególnie tych, którzy korzystają z Transparent Data Encryption, jest kompresja kopii bezpieczeństwa. Sama kompresja została wprowadzona w wersji 2008 SQL Server. Jakie są korzyści? Po pierwsze, oszczędza miejsce na dysku. Po drugie, znacząco zwiększa szybkość utworzenia, a także odtworzenia kopii bezpieczeństwa. Od wersji 2016 dostępne jest także kompresja baz, które są zaszyfrowane w Transparent Data Encryption. Do wersji 2014 z moich testów, nawet przy używaniu narzędzi firm trzecich, zysk był poniżej procenta, więc nie było zbytnio sensu nawet korzystania z oprogramowania firm trzecich w momencie, kiedy korzystamy z Transparent Data Encryption, bo nie było żadnego zysku. A kompresja także wpływa na dwa czynniki, to na dwa wskaźniki, czyli RPO oraz RTO, czyli Recovery Point Objective oraz Recovery Time Objective. Mówiące o tym, jak szybko po awarii jesteśmy w stanie przywrócić nasz system do działania, a także ile danych utracimy w momencie awarii. Z części... A jest lepiej w tej chwili, jak jest TDE i kompresja backupu, jest jakiś lepszy zysk niż 7%? Bardzo dobre pytanie, dlatego że teraz będzie demo i w tym demie właśnie dokładnie
Odpowiem na, dokładnie na to pytanie, a także pokażę te funkcjonalności, o których wcześniej wspominałem. Ale czy wiesz, co się zmieniło w TDR, że kompresja zaczęła działać, bo to były takie dwie wykluczające się rzeczy? Pytanie było, czy wiem, co się zmieniło w TDE. Prawdę mówiąc, nie zgłębiałem tego tematu tak bardzo, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w samych internalsach odnośnie TDE. Wydaje mi się, że nie jest to związane z samą funkcjonalnością TDE, ale proszę o kontakt po sesji, to postaram się poszukać i odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsze, co do głowy przychodzi, to odszyfrować, skompresować i zaszyfrować. Dokładnie tak, ale... To rzeczywiście może być szybciej. Ale Transparent Data Encryption z samego założenia trzyma dane, które są tak jakby nieużywane. To znaczy w momencie, kiedy włączymy SQL Server i chcemy się dostać do tych plików, one są zaszyfrowane. Także jeżeli byśmy zrobili zrzut pamięci, to one powinny być, z tego co jest napisane w dokumentacji Microsoftowej, one też są zaszyfrowane. Więc... Nie, pamięci są odszyfrowane. Dobrze, sprawdzę, ale... To nie jest, samo TDE chroni tylko dane, które są zawarte, ono nie chroni na przykład danych przesyłanych, czyli jeżeli wysyłamy przez sieć, wtedy one są odszyfrowane. Dobrze, to przejdę do demo. Super, widać. Zacznijmy od pierwszej funkcjonalności, czyli Query Store. Przejdźmy do bazy AdventureWorks. Każdą funkcjonalność możemy włączyć z poziomu TSQL-a, czyli w tym momencie zmieniamy ustawienia bazy poprzez włączenie opcji Query Store. Mamy różne tryby, jest tryb read-write, a także sam read. Ten drugi tryb umożliwia nam, tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli na przykład mamy raportowanie albo system, na którym chcemy przetestować coś, możemy wziąć nasze dane zebrane na systemie produkcyjnym i pokazać je, wysłać je na system raportujący i tam wymusić, aby Query Store, aby zapytania zawsze korzystały z tego samego trybu, planu zapytania. Mamy także ustawienie, jak długo dane muszą być przechowywane, w jakim czasie te dane mają być zrzucane na dysk, jaka jest wielkość i kilka jeszcze innych rzeczy. Możemy to włączyć tutaj poprzez TSQL, ale także możemy przejść do właściwości, czyli tutaj i properties. I pojawiła się nam nowa zakładka na samym końcu. Jest to Query Store. Dokładnie te same funkcje, które widzieliśmy tam w postaci TSQL-a, możemy tutaj skonfigurować. Jest tryb read-write, read-only, a także wyłączone. A także jak chcemy tutaj kontrolować, ile minut dane mają być zbierane. A także mamy możliwość tutaj na dole usunięcia danych, które zostały zebrane. Możemy sobie też podpatrzeć, co jest w środku poprzez odpytywanie dwóch widoków systemowych Query Store Plan oraz Query Store Query, żeby zobaczyć, co jest w środku. Widzimy, że tutaj są jakieś zapytania, które mają pewne Plan ID oraz Query ID, czyli to jedno zapytanie może być wykonywane na dwa różne sposoby. Mamy także tą opcję do wyczyszczenia. Tutaj jak popatrzymy sobie w prawą stronę, te dane są dosyć archiwalne. Jest to 26 października. Więc wyczyśćmy i zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. Powinno być wszystko czyściutko. Dokładnie, więc przejdźmy do samego zastosowania tego, do czego to możemy użyć. Tworzymy sobie nową bazę danych, która się będzie nazywała Query Store. Następnie włączamy funkcjonalność Query Store z interwałem, w którym dane zostają zapisywane do Query Store w postaci jednej minuty, czyli co jedną minutę będą zbierane te statystyki oraz na samym końcu tą funkcjonalność włączamy. Tworzymy tabelę użytkownika, user table, która się składa z trzech kolumn, kolumny pierwszej, drugiej oraz trzeciej. Dwie pierwsze kolumny to są integery, trzecia jest binary.
będziemy wrzucać dane do tej tabeli. Te dane są w specjalny sposób, bardzo prosty sposób, utworzone w taki sposób, że połowa tych danych to są wartości 1,1, a druga połowa to są dane rosnące. Czyli w momencie, kiedy będziemy odpytywać o, będziemy pytać, wpisać zapytanie, sobie to uruchomię, kiedy będziemy pytać o te dane, SQL Server może podjąć dwie różne decyzje, czy chce zrobić table scan, czy jeżeli będzie indeks, to czy indeks seek. To wszystko w zależności, na którą część danych trafimy, bo to kosztowo będzie się bardziej opłacało SQL Serverowi. Możemy sobie zobaczyć, jak te dane wyglądają, czy to się zgadza. Jak tutaj widzimy, dla wartości 1 jest 10001 i pozostałe 9998 jest dla pozostałych wartości. Uruchomimy sobie zewnętrzną aplikację, która odpytuje. Aplikacja jest bardzo prosta, która wykonuje zapytanie dla danego parametru, plus co jakiś czas jest wydawana komenda dbcc freeproc cache, czyli jest czyszczony plan zapytań. Tak, aby mieć pewność, że nic nie zostało skaszowane, nie ma z tym żadnego problemu. Ta aplikacja wykonuje następujące zapytanie. Czyli są deklarowane dwie zmienne, ustawiana wartość na daną wartość, która jest losowa i później jest wykonywany ten select. To jest cała bardzo skomplikowana aplikacja. Aby zobaczyć dane zapisane w Query Store, tutaj na tym drzewku pod bazą danych widzimy, że pojawiła się nowa opcja Query Store i widzimy tutaj Top Resource Consuming Queries. Kiedy wybierzemy sobie tą opcję, widzimy, że nasze zapytanie wygenerowało, tutaj mamy czas, łączny czas dla tego zapytania, widzimy, że wygenerowało jeden plan, czyli table scan. Jest to spowodowane tym, że nie mamy żadnego indeksu na tej tabeli. To sobie zamkniemy. Załóżmy sobie indeksy na poszczególnych kolumnach i zobaczmy, jak to wpłynie na informacje o planie zapytania dla tego zapytania. Widzimy, że dramatycznie spadła ilość potrzebnego czasu na wykonanie. Tutaj mamy sam table scan, a tutaj mamy index seek. Dodamy także kolejny indeks na tych dwóch kolumnach, które odpytujemy. Zobaczymy, że pojawi się nam kolejna wartość. Może tutaj przekonfiguruję, aby to było lepiej widoczne. Weźmiemy sobie tylko 5 i nie z ostatniej godziny, tylko z ostatnich 15 minut i po ilości odczytów. Jak widzimy, jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma zapytaniami. No i z jednej strony można by powiedzieć, że no fajnie, mamy te wszystkie dane. Te wszystkie dane można było też zebrać wcześniej. Można było swoimi zapytaniami to wszystko zbierać. Tylko pytanie, co nam z tego, jaki jest następny krok? I przełączmy się tutaj, żeby wybrać najbardziej optymalny plan. Będziemy patrzeć nie po odczytach, tylko duration, czyli czasie wykonania. I zobaczymy, że ostatnie zapytanie najszybsze było 26 milisekund. I aby wymusić, aby SQL Server z tego korzystał, wystarczy kliknąć tutaj. Czyli klikamy, czy chcemy wymusić? Tak. I od tej pory SQL Server zawsze będzie korzystał z tego planu zapytań, mimo że mogą się pojawiać jakieś inne plany zapytań w... A przez założenie plan guide'a, czy jest jeszcze jakiś nowy? Nowa funkcjonalność, która dopina. Można to także osiągnąć, tylko sobie tutaj sprawdzę, jest zapytanie czwarte i plan ID 13. Bo możemy to oczywiście zrobić poprzez zapytanie 4, 13. Możemy to z T-SQL-a, też możemy jakby to, bo tutaj jest force, czyli wymuszenie. Mamy także opcję unforce. Dzięki temu mamy przewidywalną wydajność. To oczywiście nie oznacza, że ten plan jest najbardziej optymalny i to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, to znaczy migrujemy się na 2016, sprawdzamy wszystkie plany, wybieramy sobie wszystkie
najlepsze w danym punkcie czasu i w ogóle o tym zapominamy. To nie działa w taki sposób. To trzeba regularnie przeglądać, regularnie sprawdzać i wybierać te najbardziej optymalne. To nam daje gwarancję stabilności czasu wykonania. Dobrze, teraz przejdźmy do funkcjonalności nazwanej Live Query Statistics. Jak Państwo zauważyli, pojawiła się tutaj nowa ikonka. O, przepraszam. Tutaj jest nowa ikonka, która nam będzie pokazywała informacje o Live Query Statistics. Robimy Free Pro Cache. Udało się. I włączamy teraz trace flagę 9481. Czy ktoś może wie, do czego służy ta trace flaga? Tutaj mam nagrody, więc warto odpowiadać. Jak ktoś wie, ręka do góry. Jest jedno małe wykluczenie. Bardzo proszę, żeby speakerzy nie odpowiadali. Dokładnie, bardzo proszę o podejście po sesji. Ta trace flaga wyłącza wykorzystanie nowego Cardinality Estimatora, który został wprowadzony w wersji 2014, która pomaga w niektórych zapytaniach, czasem też przeszkadza, ale to jest rzadkość. I tutaj mam takie zapytanie, na którym zobaczymy, jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że Państwo widzą te takie biegające mrówki. I możemy na pierwszy rzut oka znaleźć naszą tabelę, czy operację, która powoduje najwięcej problemów. Oczywiście w systemie produkcyjnym nie będziemy tego używać, ale zawsze jak przyjdzie jakiś menadżer czy ktoś, możemy powiedzieć, że właśnie widzimy, że tutaj jest bardzo skomplikowane zapytanie i analizujemy, jak to wszystko wygląda. Wspominałem także o Transparent Data Encryption, czyli o szyfrowaniu baz danych. Zróbmy najpierw dwa backupy. Jeden zrobimy backup z opcją z kompresją, a drugi zrobimy z opcją bez kompresji, aby porównać, jaki jest stosunek wielkości jednego pliku z drugim. Tak, jeszcze pytanie do Państwa, czy ktoś korzysta z TDE? To tak prosiłbym ręka do góry. Okej. Może pytanie, kto ma wersję Enterprise, a kto ma wersję 2014? To można powiedzieć, że to jest nawet bardzo dobra informacja, bo skoro Państwo jeszcze nie korzystają z tej funkcjonalności, to wersja 2016 będzie kolejnym argumentem w funkcjonalność kompresji z użyciem TDE, aby przejść na tą wersję. A jakie są korzyści z TDE? Korzyści z TDE takie, że chronimy plik w momencie, kiedy SQL Server jest wyłączony. Nie możemy zobaczyć, co jest w środku, a także jeżeli robimy backup, w tym momencie ten backup jest zaszyfrowany, czyli unikamy sytuacji, kiedy mamy system produkcyjny, z którego są robione często kopie bezpieczeństwa. Ktoś nie ma dostępu do systemu produkcyjnego, ale ma dostęp do backupów. Odtwarza sobie ten backup, modyfikuje go w taki sposób, jak jest dla niego potrzebny i w jakiś sposób wymusza awarię na systemie podstawowym. Wtedy my korzystamy z naszej procedury, bierzemy sobie ostatni backup, odtwarzamy go na systemie produkcyjnym i w ten oto sposób wprowadzamy kuchennymi drzwiami pewną zmianę do naszego systemu, której sami się nie spodziewamy. Korzystając z TDE, jesteśmy przed tym zabezpieczeni. Tak, obiecam, że trzeba komu po prostu
mało kto bierze go pod uwagę jako wystarczająco prawdopodobny, żeby płacić tym, co trzeba zapłacić za TDR. Zgadza się, chociaż w niektórych firmach, ja akurat pracuję w firmie, w której podlegamy pod SOX-a, czyli to jest regulacja amerykańska, Sarbanes-Oxley Act, przez to, że firma jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku i wymagania SOX-owe są różne, nie będę mówił czy dobre, czy złe, ale jednym z zaleceń jest to, aby właśnie baza była szyfrowana. Więc czasem nie jesteśmy, z naszego punktu widzenia może się to wydawać troszeczkę nieekonomiczne, czy nie najlepsze rozwiązanie, jednak jesteśmy odgórni zmuszeni, aby korzystać z danej funkcjonalności. No, zazwyczaj właśnie korzysta się z niej wtedy, kiedy ktoś duży na nas wymusi, a realne niebezpieczeństwo jest praktycznie za. Zgadza się. Aby... Znaczy moje zdanie odnośnie takich regulacji SOX-owych jest dosyć interesujące, bo to jest bardzo kosztowne, a jak ktoś zna system, to można w niektóre rzeczy zrobić w troszeczkę inny sposób. Aby móc skorzystać z funkcjonalności TDE, musimy stworzyć certyfikat, czyli tutaj już certyfikat jest stworzony. Tym poleceniem tworzymy certyfikat, sobie możemy podglądnąć, jak on wygląda. Znaczy, możemy podglądać, czy jest stworzony. Widzimy tutaj ósma linijka, certyfikat dla TDE. Następnie dobrą praktyką jest zbackupowanie tego certyfikatu, bo w momencie, kiedy zaszyfrujemy tą bazę, to żeby ją otworzyć, to niestety musimy posiadać ten certyfikat. Nie ma żadnego wejścia tylnymi drzwiami, nie ma żadnego recovery agenta czy czegoś innego. W momencie, kiedy to zrobimy i zapomnimy albo usuniemy ten certyfikat, to jest koniec, nie mamy dostępu do naszych danych. Człowiek, który ma dostęp do naszego backupu bazy, nie ma dostępu do backupu certyfikatu. To jest dokładnie następny krok, aby zapewnić, że i backup, i klucz nie są przechowywane w tym samym miejscu, bo często się zdarza, że nie jest to robione w sposób tak, jak być powinno. I też warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli zrobimy ten backup, to warto by było chociaż raz przetestować, jak się go odtwarza, bo w momencie, kiedy... Bo w momencie, kiedy okaże się, że mamy sytuację krytyczną w postaci awarii na systemie produkcyjnym, człowiek wtedy nie myśli zbyt racjonalnie, tylko dobre są do tego procedury, czyli przetestowane kroki, krok po kroku, aby to zrobić. Wtedy nie ma czasu na zastanawianie się, czy tu trzeba otworzyć certyfikat, czy tu trzeba w bazie użytkownika, czy w bazie master, czy w tym miejscu, czy w innym. Dobrze jest to wcześniej przetestować. Następnie w bazie użytkownika tworzymy klucz szyfrowania z danym algorytmem, zaszyfrowanym certyfikatem serwera. I mamy takie zapytanie, które zmienia bazę AdventureWorks. Włączamy enkrypcję on. I teraz pytanie do Państwa, czy ta baza jest zaszyfrowana? To proszę Pana o zgłoszenie się po nagrodę. Dokładnie, ta baza nie jest zaszyfrowana. W tym momencie jest wydane polecenie, aby ta baza została zaszyfrowana. I jeżeli sobie odpytamy widok SysDM Database Encryption Keys, prawdopodobnie nie uda mi się tego złapać, bo baza jest dosyć mała, ale tutaj w kolumnie Encryption State będzie status 2 i będzie percent complete, będzie rósł. W momencie, kiedy mamy małą bazę, czyli testujemy sobie, jak działa TDE, mamy bazę 1 giga, spróbujmy ją zaszyfrować. Super, zaszyfrowało się. To teraz robimy to na systemie produkcyjnym. Nasz system produkcyjny ma, załóżmy, 500 giga, 700 giga, terabajt, 2 terabajty. Włączamy enkrypcję i co się okazuje, że ta enkrypcja, zanim przejdzie po całym pliku od początku do końca, to może nie być kwestia kilku sekund. To może być kwestia nawet kilku dni. Więc to też warto mieć, warto brać pod uwagę, że to troszeczkę czasu zajmuje. Może jeszcze DB się enkryptuje, ale nie wiadomo. No właśnie tutaj o tych flagach wspomniałem i miałem dokładnie takie pytanie. Czy to jest jedyna baza, która jest szyfrowana? Ale już zostało to na to odpowiedziane. Tak, zgadza się, jak sobie popatrzymy do tego widoku systemowego, to zobaczymy, że baza z ID2, czyli to właśnie jest baza TMDB, ona także ma encryption state 3. Jest to wszystko tworzone dlatego,
aby zapewnić to, że te dane, które czasem się muszą przedostać do TimeDB, bo czasem nie ma możliwości zrobienia tego tylko w pamięci, aby w momencie, kiedy ktoś wygeneruje awarię systemu, w momencie, kiedy te dane są w TimeDB, aby te dane nie były dostępne dla użytkownika. To teraz przeprowadzimy operację backupu na bazie zaszyfrowanej, czyli tej naszej bazie, z kompresją i bez kompresji. Widzimy, że wszystko się udało. I porównajmy, jakie są wielkości plików. Tutaj mamy plik z TDE wyłączony, dwa pliki i z kompresją i bez kompresji. I stosunek wielkości to jest około 3:1. I jak popatrzymy na włączone TDE, to też wygląda to podobnie. Te wartości nie są identyczne z tego powodu, że w tej bazie i było troszkę miejsca i sam proces TDE odczytuje każdą stronę i ją zapisuje, więc on w jakiś sposób modyfikuje te dane, więc nie można powiedzieć, że baza, która ma na przykład dokładnie 100 GB, po TDE będzie miała dokładnie taką samą wielkość. Z tym też się należy liczyć i należy zawsze przetestować na swoim środowisku. A to zaraz, wychodzi z tego, że TDE, jak włączymy, to mamy mniejszą bazę i mniejsze backupy. No właśnie, jest to dosyć, z tych testów, które przeprowadzałem, wygląda to w taki sposób, co też dla mnie był... Ja mam argument za używaniem TDE. Może to być związane z tym, że w momencie, kiedy mamy dane w bazie danych, te przed TDE, one nie były, wszystkie indeksy nie były świeżo przebudowane. I w momencie, kiedy jest TDE włączone, wtedy on zbiera te wszystkie dane, szyfruje je i te struktury bardziej kompresuje, czy bardziej, może nie kompresuje, bo to nie jest kompresja, taka kompresja SQL-owa, tylko zbiera te dane do siebie, czyli zwiększa ilość wolnych stron. Jeszcze jakieś pytania? Tak więc krótkie podsumowanie. Moim zdaniem SQL Server 2016 wprowadza bardzo dużo fajnych rzeczy dla administratorów baz danych. Te funkcjonalności to Query Store, Live Query Statistics, dodatkowe opcje w instalatorze, które umożliwiają lepszą instalację, a także z mojego doświadczenia wiem, że czasem się zapomina o niektórych funkcjonalnościach i nie, tak jak na przykład Perform Volume Maintenance Task mocno przyspiesza same operacje na bazie, operacje typu Restore. Jeżeli ktoś z Państwa testował odtworzenie na przykład bazy 10-gigowej z włączoną opcją Perform Volume Maintenance Task i bez, może się okazać, że ten czas jest dwukrotnie szybszy. Nowości w instalatorze, o których właśnie powiedziałem, nowości w Always On, jak podstawowa grupa dostępności, failover cluster bez wymaganej domeny, a także kompresja baz danych, które korzystają z TDE, ale tak jak słyszałem, Państwo niezbyt aktywnie korzystają z TDE, ale to może być argument do tego, aby przejść na wersję 2016. Mimo że SQL Server jest jeszcze w fazie beta, jest bardzo dużo informacji dostępnych na internecie odnośnie tej wersji. Bardzo polecam nagrania z konferencji PASS Summit 2014 lub SQL Beats 2014.
15 przeprowadzonej przez Conora Cunninghama, który jest project managerem odpowiedzialnym za funkcjonalność Query Store, a także garść linków do innych zasobów dostępnych w internecie. W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt. Z mojej strony mogę bardzo Państwu podziękować za tak liczny udział nie tylko w mojej sesji, ale także w SQL Day Lite. Jeszcze bym prosił te osoby, które odpowiedziały na te pytania, o zgłoszenie się po gadżety.